2031 prób samobójczych wśród ludzi do 18 roku życia. 150 zakończonych śmiercią i to są dane z zeszłego roku. Za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia, tragedia człowieka i tragedia jego bliskich i niestety tych tragedii jest coraz więcej. Dane zebrała Fundacja Grow Space. Dominik Kuc z Fundacji jest ze mną w Onet Rano. Wiem, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to są dane prawdziwe? Czy możemy mniemać, że, bo one pochodzą z policyjnych kartotek, że niestety faktycznie te liczby są wyższe, bo nie każdy przypadek próby samobójczej jest zgłaszany? Te dane pochodzą z wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do komend wojewódzkich policji oraz komendy stołecznej. To są dane, które nie mieszczą się jeszcze w pełnym okresie statystycznym policji do 31 stycznia. On zakończył się wczoraj. W związku z tym możemy przypuszczać, że te dane jeszcze nieznacznie się zmienią. Prawdopodobnie nieznacznie się niestety zwiększą, kiedy Komenda Główna Policji poda swoje dane. To są faktycznie samobójstwa i próby samobójcze dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które są odnotowane, czyli one są zgodne z klasyfikacją ICD-10, która obowiązuje tak, aby zgłosić te przypadki jako próby samobójcze. Nie ma danych, które pokazywałyby w policyjnych statystykach te nieodnotowywane niestety próby, natomiast to są faktycznie tylko te odnotowane, te, w których już całe postępowanie interwencyjne zostało przeprowadzone. Więc niestety możemy mniemać, że tych prób samobójczych jest więcej i te dane drastycznie rosną, bo tak wielu nie było jeszcze nigdy. Kiedy nastąpił ten moment gwałtownego wzrostu i czy przez ile lat, powiedzmy, że utrzymywała się średnia na jakimś stabilnym poziomie, a kiedy poszybowały? Tak naprawdę do 2019-2020 roku mniej więcej mieliśmy stabilną statystykę, chociaż i tak następował przyrost. Natomiast największy skok tak naprawdę nastąpił w 2021 roku, bo to był z roku na rok. Tak, czyli właśnie okres pandemii i izolacji, dlatego że wtedy był to skok o 77%, natomiast teraz nadal mamy skok, po raz pierwszy ta liczba prób samobójczych przekroczyła 2000. Czyli to jest o 150%. To jest o 150% wzrost w porównaniu ze statystykami sprzed 2 lat. Wiem, że to może jest jakieś uproszczenie, ale kiedy podzieli się tę liczbę na dni roku, i wiem, że tak uogólniać nie możemy, tylko że to działa na wyobraźnię, to wychodzi, że tych prób samobójczych każdego dnia jest co najmniej 5. Zgadza się i to są dane, które nas przerażają, które bolą. Najbardziej bolą te dane, które dotyczą tych najmłodszych osób, dlatego że kiedy pytaliśmy we wnioskach o dostęp do informacji publicznej, niektóre komendy udostępniały również wiek niestety osób, które targały się na swoje życie. Najbardziej bolą te próby, które dotyczą osób pomiędzy 7 a 12 rokiem życia i niektóre z nich również kończą się zgonami. Taką statystykę zanotowano w województwie świętokrzyskim i w województwie małopolskim. 7-latek, który próbuje się zabić i mu się udaje? Niestety, takie właśnie historie bolą najbardziej. Takie historie pokazują, że no niestety system w którymś momencie zawiódł, dlatego że w zasadzie za tą całą liczbą, my możemy tutaj mówić o tym, że jest to 2000, za każdą z tych liczb stoi osoba, za każdą z tych liczb stoją ich bliscy, za każdą z tych liczb stoi także pytanie, czy dało się temu zapobiec. Ja uważam, że dało się za każdym razem temu zapobiec, gdyby to reagowanie rozpoczęto już na etapie pierwszych sygnałów, pierwszych myśli samobójczych, które mogły się pojawiać, bo przecież kryzys suicydalny to nie jest tylko i wyłącznie moment, to jest czas, który trwa od momentu pierwszych myśli samobójczych, izolacji, w momencie, w którym osoba czuje się ze swoimi problemami osamotniona i niestety zaczyna widzieć to samobójstwo jako rozwiązanie tych problemów. Ile z osób, które raz targnęły się na swoje życie, robi to po raz kolejny? Statystyki mówią o tym, że tak naprawdę 40% osób, które już raz... To są dane dotyczące tych najmłodszych ludzi, tak? Poniżej 18 roku życia. To są dane dotyczące tych osób do 18 roku życia z badań specjalistów i specjalistek. 40% młodych ludzi, które raz
targnęły się na swoje życie, jest ryzyko, że zrobią to ponownie. To jest ogromna liczba, ogromna. Dlatego prewencja suicydalna, a także postwencja suicydalna jest bardzo pilną kwestią, która tak naprawdę nie ma żadnych barw. To jest kwestia, którą uważamy też jako aktywiści, aktywistki, że resorty edukacji i zdrowia powinny zająć się po prostu pilnie. Mm-hmm. No tak, niby jest reforma. Zresztą za chwilę też o tych systemowych historiach porozmawiamy. A ile jest takich przypadków, że po pierwszej próbie samobójczej młody człowiek dostaje taką opiekę i taką pomoc, że to widmo samobójstwa się oddala? Tu oczywiście dane policyjne tego nie raportują, natomiast możemy mówić o przypadkach, który, o jednym z przypadków, który miał miejsce na przykład w Obornikach Wielkopolskich w październiku zeszłego roku, kiedy niestety takie samobójstwo miało miejsce w jednej ze szkół średnich i niestety przyczyną najprawdopodobniej było nękanie w szkole. No i wówczas postwencja, która była prowadzona, nie była prowadzona w sposób należyty. To bardzo często wygląda tak, że wówczas do szkoły wchodzi kuratorium oświaty. Oczywiście sprawą zajmuje się policja, natomiast bardzo dużo młodych ludzi, którzy jeszcze w tej szkole pozostają, odpowiedniej pomocy nie otrzymują, dlatego że postwencją nie są objęci jako środowisko. Pomagać najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy są w to zaangażowani, czyli i szkoła, i rodzice. Bardzo często kończy się to niestety, tak jak wiemy od nauczycieli i nauczycielek, na pojedynczej rozmowie, na zastanawianiu się i szukaniu konkretnych winnych. Natomiast pamiętajmy, że w tym okresie są jeszcze osoby, które mogą czuć się podobnie, które zaczynają widzieć niestety to jako rozwiązanie, no bo klucz postwencji czy każdej prewencji suicydalnej jest taki, aby osoby, które mają myśli samobójcze, nie widziały samobójstwa, przestały widzieć samobójstwa jako rozwiązanie swoich problemów. No właśnie o to chciałam zapytać. Jak często to się zdarza, że młodzi ludzie widząc, do jakiego dramatu doszło, co się stało z ich przyjacielem, przyjaciółką, kolegą, koleżanką i widząc, jak to zostało potem rozwiązane bądź nierozwiązane, myślą, że okej, samobójstwo w takim razie jest tą drogą, a ile myśli, że o nie, mnie się to nie przydarzy, nie chcę być, no nie wiem, po śmierci zapomniany, traktowany w ten sposób? To zjawisko nazywa się efektem Wertera, czyli po jednej próbie samobójczej, która zakończyła się zgonem bądź nie, następują kolejne, dlatego że te osoby, które pozostają same ze swoimi problemami, widzą to jako rozwiązanie. I wygląda to w taki sposób, że osoby, które są w kryzysie suicydalnym, to nie jest tak, że celem jest sama śmierć w sobie. To jest zwrócenie uwagi na swoje problemy, zwrócenie uwagi na to, że tak naprawdę nie było osób, które odpowiednio by zareagowały, odpowiednio by pomogły w międzyczasie. Takie osoby bardzo często w kryzysie suicydalnym, jeszcze przed próbą samobójczą, izolują się ze społeczeństwa, nie widzą możliwości. Tak, bo to jest przecież proces. To, że ktoś spontanicznie decyduje o tym, że właśnie sobie odbierze życie, to są rzadkie przypadki. To są rzadkie przypadki. Oczywiście tutaj impuls też ma znaczenie. To znaczy to nie jest też tak, że te myśli samobójcze trwają cały czas i ta osoba szuka każdej, powiedzmy, no, okazji. Natomiast impuls faktycznie istnieje. Natomiast ale wtedy, kiedy już ten kryzys suicydalny się rozpoczął, prawda? Wtedy, kiedy już się rozpoczął i wtedy, kiedy już trwa. Wtedy, kiedy już te myśli samobójcze są bardzo nasilone. Wtedy, kiedy tak naprawdę nie widać innych rozwiązań czy alternatyw dla swojego życia. Mhm. Każdy taki przypadek to jest oczywiście osobna historia i osobna inna przyczyna. Ale czy wśród tej ogromnej liczby, 2031 przypadków, jest jakiś punkt wspólny, coś, co jest najczęstszą przyczyną? Pan wspominał wcześniej o nękaniu rówieśniczym. A czy to jest najczęstsze dzisiaj? Według tych statystyk, które zostały udostępnione we wnioskach o dostęp do informacji publicznej, takie trzy najważniejsze przyczyny, czynniki były wskazywane. Jedną z nich jest właśnie przemoc w szkole. To jest przemoc, która może być cyberprzemocą, przemocą relacyjną, fizyczną, psychiczną. Ale drugą sprawą są
oczywiście również problemy rodzinne. No i trzecia sprawa, która dotyczy zaburzeń psychicznych, które również mogą być przyczyną kryzysów suicydalnych. A czy, nie wiem, z obserwacji socjologicznych wynika, że te najmłodsze pokolenia, dzisiejsze najmłodsze pokolenia są jakoś szczególnie wrażliwe, nie wiem, inne niż ci, którzy wychowywali się i dorastali, nie wiem, 10 czy 20 lat temu? Są na pewno szczególnie narażone na wzrost w ogóle kryzysów zdrowia psychicznego. Ma to związek między innymi z ostatnimi wydarzeniami na skalę globalną, czyli pandemią, która spowodowała izolację młodych ludzi, a bardzo często niestety system edukacji nie był w stanie zapewnić w tym czasie bieżącej opieki wszystkim osobom, które tego potrzebowały. No, druga sprawa to oczywiście wojna w Ukrainie, która... Tak blisko. Dokładnie, która odbywa się niestety tak blisko, ale wywiera takie ogólne poczucie strachu także na młodych ludziach, z którymi bardzo często nie rozmawiano na ten temat, dlatego że kiedy to wszystko trwało w marcu, w kwietniu, szkoły raportowały, że tak naprawdę ten temat nie pojawiał się w bieżących zajęciach. Bardzo często takie właśnie zdarzenia na skalę globalną nie są w ogóle w systemie edukacji na bieżąco dyskutowane, mimo że być powinny. Czy często próba samobójcza to jest taki moment, w którym otoczenie, najbliżsi dopiero się dowiadują i mówią o rany, że ktoś był właśnie w kryzysie? Czy da się ten kryzys ukryć? Da się go nie zauważyć? Da się go na pewno zauważyć i to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Za każdym razem na pewno nie powinniśmy oceniać, nie powinniśmy moralizować, nie powinniśmy stawiać rozwiązań dla tej osoby, tak, a raczej... Czytamy też bardzo wiele dzisiaj przeróżnych rozmów z młodymi ludźmi, którzy są czy w depresji, czy właśnie w jakimś kryzysie. I oni mówią, że dorośli często mówią, że mi się to wzięło, nie wiem, z lenistwa, z braku zajęć, czyli to niezrozumienie, ta bariera pokoleniowa też jest bardzo ciężka do rozbicia. Tak, bariera pokoleniowa i te osoby też bardzo często wysyłają takie sygnały, które my czasem, nie daj Boże, bagatelizujemy. To są sygnały o tym, że na przykład fantazjowanie na temat w ogóle śmierci, na temat umierania, na temat tego, że nie ma już rozwiązań dla moich problemów, odizolowanie, mówienie o tym, że nie da się już tego rozwiązać, że chcę ze sobą skończyć. Bardzo często to pada nawet wprost, a wówczas jest to traktowane jako, no nie wiem, jako żart. Pojawia się taka znieczulica. Odwaliło ci, co ty w ogóle gadasz. Pójdź sobie pobiegaj na zewnątrz. To ci pewnie przejdzie. Natomiast takie sygnały powinny być niestety brane pod uwagę na poważnie za każdym razem, dlatego że mogą świadczyć o pojawieniu się takiego. Tak, to są też pytania coraz głośniejsze o komunikację w rodzinie, o komunikację w najbliższym otoczeniu. Rodzice bardzo często się obwiniają, ale czy zawsze powinni? Bardzo często to nie zależy tylko i wyłącznie od jakby jednej instytucji pomocowej. To znaczy rodzina jest jedną oczywiście z nich, natomiast pomoc jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy jest powiązana z wieloma środowiskami. Bardzo często wielowymiarowa. Wielowymiarowa. Bardzo często jest to związane również z problemami w szkole, które mogą mieć miejsce i które tam również powinny być zauważone, dlatego że szkoła jest jednak miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają ponad połowę swojego czasu w życiu i powinna być miejscem, które będzie reagować już przy pierwszych objawach. Nie mówię tylko o psychologu, psycholożce w szkole, do którego można się zwrócić, ale tak naprawdę o wszystkich nauczycielach, nauczycielkach, którzy powinni mieć takie wyczucie w czasie innych lekcji również. No to przychodzi mi do głowy takie pytanie, kto jest zatem pierwszym adresem, pod który najczęściej pukają młodzi ludzie w kryzysie? Najczęściej są to anonimowe telefony zaufania. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę już opublikowała również w styczniu swój raport, w którym mówiła, że podjęto ponad 800 interwencji ratujących życie w 2022 roku, co też świadczy o liczbie prób, którym udało się na szczęście zapobiec. Telefon 116-111. Ten numer musimy pamiętać. Ten numer musimy pamiętać i dzwonić pod niego, jeżeli dzieje się kryzys. Ale są to też przykładowo psychologowie, psycholodzy szkolni, nauczyciele, nauczycielki. Bardzo często dzieje się tak, że ci młodzi ludzie jednak
przychodzą do dorosłych, aż ponad 80% mówi w badaniach o tym, że mają zaufanie przynajmniej do jednej dorosłej osoby na terenie swojej szkoły. Więc to oznacza, że mimo wszystko te młode osoby bardzo często przychodzą, tylko pytanie, czy ten sygnał spotka się z jakąś reakcją, dlatego że... Czy ta pomocna dłoń zostanie wyciągnięta? Ta uwaga zostanie dana tej osobie? No tak jak już wspomnieliśmy, to wsparcie dla młodych jest po prostu wieloczynnikowe. Od tych systemowych zmian, po zmiany społeczne, edukację zarówno młodych, jak i dorosłych, po wrażliwość mediów, także mediów społecznościowych. Ministerstwo Edukacji chwali się reformą, że miał być zwiększony dostęp do pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Pytanie, jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że jeżeli mówimy o prewencji suicydalnej, to w tym momencie ona jest potrzebna pilnie i jednym czynnikiem jest oczywiście zwiększanie dostępności psychologów, psycholożek, ale dostępność to jest jedna sprawa. Nie tylko chodzi o obecność takiej osoby w szkole, tu chodzi o to, żeby ta osoba była dostępna i sprawcza i nie dla młodych ludzi nie, na przykład nie przekazywała później wszystkich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym dalej, co niestety również się dzieje w przypadku najmłodszych, ale to nie jest jedyna rzecz. Jeżeli mówimy o prewencji suicydalnej, to jest także psychoedukacja na lekcjach, psychoedukacja dla kadr pedagogicznych, to jest także wspieranie zespołów interwentów kryzysowych w różnych miastach, miejscowościach, którzy mogą podejmować działania interwencyjne tak naprawdę w momencie, w którym są potrzebne, no bo to jest czas reakcji, tak naprawdę 1-2 dni i oczywiście działania postwencyjne, kiedy już tego... Tak, i ogromne też zadanie domowe dla nas wszystkich, żeby problemy psychiczne nie były ciągle stygmatem i ciągle stereotypem, żeby po prostu młody człowiek wiedział, że ta pomocna dłoń jest rzeczywiście pomocna i ma swoją efektywność. Więc jeśli jest, nie wiem, wśród nas ktoś, kto oglądając nas pomyślał sobie, że może jeszcze coś zrobić, że jest sprawczy, to po prostu niech na nic nie czeka i niech wyciągnie te dłonie, a my oczywiście w Onecie będziemy sprawie poświęcać tyle miejsca, ile będzie trzeba, ile jest to możliwe. Dominik Kuc z Fundacji Grow Space, dziękuję serdecznie za to spotkanie, a wam życzę dobrej, refleksyjnej środy. Do zobaczenia jutro.